Nie wiem, dlaczego akurat dziennikarstwo, jestem przecież absolwentem historii. Ale jeszcze w liceum robiłem gazetkę szkolną, w liceum im. Reja w Warszawie. Mnie zawsze ciągnęło do dziennikarstwa. To raczej było, pytanie można by było, dlaczego nie poszedłem na dziennikarstwo, tylko na historię. Z dwóch powodów, bo wtedy, kiedy szedłem na studia, czyli jeszcze w głębokich latach, nie był pani na świecie, w roku 87, to dziennikarstwo było na maksa zideologizowane, polityczne, zgodnie z ówczesnymi standardami PRL-u. A historia miała opinię bardzo wolnego wydziału, gdzie każdy może głosić swoje poglądy, interpretacje. Poza tym miałem dwójkę rodziców historyków, więc to też, ale na studiach angażowałem się w robienie gazetek studenckich. To jakby dziennikarstwo jest naturalnym wyborem, też pasującym do mojego rozwichrowanego charakteru i tego, że nie wiem, szukanie ciągle czegoś nowego, nowych ludzi, etc. Także. Robił pan wiele rzeczy w życiu, którą z nich uważa pan za najlepszą? To, co przede mną. A z tego, co było, chyba to, co jest najbardziej osobiste, czyli pisanie. Bo to jest tak naprawdę telewizja, to zawsze praca zespołowa. Na przykład jak wychodzą książki, w moim przypadku 2,5, jedna napisana z żoną Gruzji, dwie swoje solowe, no to jest takie poczucie, to jest moje. No. Nawet takie w tym sensie, że człowiek kupujący książkę, wydający na nią, nie wiem, 35 czy 40 zł, to płaci za coś, co z mojej głowy wyszło, bo no, w gazecie nigdy nie wiadomo, czy to no, płaci za całość, może sobie z tego wybierze. Więc chyba to najważniejsze to jest pisanie takiej jednej rzeczy. Jednej rzeczy nie potrafię wybrać. Mam nadzieję, że jeszcze coś takiego będzie, że nie wiem, sobie siedząc na emeryturze powiem, o, to było to. Ale jeszcze się nie wybieram na emeryturę. A skąd czerpie pan inspiracje i pomysły na kolejne felietony? Ze wszystkiego. Kompletnie ze wszystkiego. To znaczy moje historie, to co się dzieje w polityce, jakieś wspomnienia, historie, które pamiętam o znajomych, czy opowiedziane przez znajomych, czy nie wiem, idę na kolację do znajomych, słucham, co kto mówi. Jestem w Warszawie, słucham, jestem w Reszlu, w Mrągowie, słyszę jakąś historyjkę, przeczytam coś w gazecie. Na przykład zawsze nawet kupuję gdziekolwiek jestem w Polsce jakieś lokalne gazety, żeby zobaczyć. Można w internecie sprawdzić, ale lubię sobie tam patrzeć. Jakieś pismo powiatowe biorę, patrzę, może jest jakaś historyjka, książki, filmy, seriale. Marnowanie w cudzysłowie czasu w internecie, skakanie po stronach, żeby zobaczyć, a może to, a może tamto. Wszystko. Znaczy, łącznie wczoraj wpadli do mnie tam, tutaj właśnie nawet pod Reszlem, znajomi, gadaliśmy, nie wiem, chyba o egzaminach do szkoły muzycznej, nagle tam ktoś coś powiedział takiego, ja tudą, i już to zapisałem w komórce. Zobaczymy, może będzie z tego feje, to może nie będzie. Był pan korespondentem wojennym. Jak to wpłynęło na pana jako dziennikarza? No to, że zobaczyłem rzeczy, których większość normalnych ludzi nie widzi na własne oczy, przynajmniej nie w czasach pokoju, oby trwał jak najdłużej. Widziałem rzeczy skrajne, natomiast na szczęście to się wszystko odbyło bez kosztów psychicznych. Bo różnie to bywa. No, znam ludzi, którzy zapłacili wysoką cenę za to, co zobaczyli, że zobaczyli za dużo. Być może ja nie zobaczyłem za dużo na szczęście, a może po prostu taką konstrukcję psychiczną mam, że nie naruszyło mi to psychiki. Natomiast jako doświadczenie życiowe jest nie do porównania. Przepraszam. Na zdrowie. A jak się pan żyje na naszej warmińsko-mazurskiej prowincji? No tam fajnie się żyje, super jest. Najlepsze lody w Mrągowie, sery w Warpunach, pani Zosia wczesnie i kulbione w Rosowie. A tak na pewno, że bardzo dobrze. Po pierwsze, uważam, to jest pięknie, cudnie. Po drugie, przez te lata powolutku, jak koraliki na nitkę, dodaję jakieś kolejne znajomości, fajnych ludzi, których pewnie siedząc w Warszawie, na pewno mnie poznał. Rodzaj życia równoległego, więc im dłużej tym jestem, tym bardziej doceniam ten przypadek, który sprawił, że się tu znalazłem. To czysty przypadek. A co by pan powiedział nam, przyszłym młodym adeptom dziennikarstwa?
wyrazy współczucia. Nie będzie wam łatwo. Nie, tak żartuję też na poważnie. Chociażby, już pomijam wszystko inne, ale tak szybko zmieniające się teraz realia mediów, wchodzące nowe technologie, gdzie w zasadzie coraz więcej na głowie startujących ludzi. Nie zazdroszczę, powiem szczerze. To znaczy, no tak, nie zazdroszczę. Oczywiście, jeżeli... Wydaje mi się, że różnica jest taka, że kiedy ja zaczynałem pracę, to wybór dziennikarza był po prostu wyborem pewnego zawodu, w miarę, oczywiście, jak zawsze rozwichrowanym w stosunku do bycia lekarzem czy prawnikiem, jednakowoż normalny zawód, wiadomo było, co człowieka czeka. No dzisiaj mam wrażenie, że nie bardzo wiadomo, co kogo czeka i trudno prognozować, co będzie za 5 lat. I ja tak mówiłem kiedyś, pamiętam, z studentami dziennikarstwa takim przyszło porównanie do głowy, że jak tam miałem, nie wiem, to 19-20 lat, to połowa moich kumpli grała w jakichś kapelach rockowych. I grali, no i większość lubi dzisiaj co innego, ale paru muzyków się ostało, którzy po prostu żyją, czy tak jak na przykład w Stanach, nie wiem, co trzeci student na uczelni z kółku teatralnym. Ale traktuję to jako czas przejściowy na czas studiów, więc wydaje mi się, że mówię o tym dlatego, nie żeby zniechęcać, tylko wydaje mi się, że dzisiejsi młodzi, znaczy studenci, chyba muszą mieć więcej determinacji niż miało moje pokolenie, żeby coś osiągnąć w tym zmieniającym się zawodzie. Bo to jest wszystko bardziej chybotliwe. W naszym wypadku, pomijam, że w przypadku mojego pokolenia w ogóle się nałożyły dwie rzeczy. Po pierwsze, że w ogóle było bezpieczniej wtedy, a dwa, że my wchodziliśmy w zawód po okresie przełomu 89, kiedy się w ogóle powstawały prywatne media, mnóstwo możliwości, w związku z czym po prostu dolce vita w tamtym czasie. To się oczywiście skończyło i zresztą większość moich znajomych dziennikarzy, znajomych z dawnych czasów, odeszła z zawodu, przekwalifikowała się na przeróżne rzeczy, od knajpy po wszystko. Więc radziłbym się siąść na poważnie i zastanowić się, zrobić na kartce plusy, minusy, czy warto. Nie zniechęcam, tylko po prostu, żeby nie oczekiwać cudów i się poważnie zastanowić. A jakie plany na przyszłość? Nie mogę powiedzieć, bo jak ja powiem, to się na pewno nie stanie. To jest to, co mówiłem na spotkaniu, że jestem idealnym przykładem powiedzenia, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. Ja cokolwiek powiedziałem w jakimś wywiadzie, że coś chcę zrobić, nic z tego nie wychodziło, więc mam pewien plan, ale o nim nie powiem po to, żeby się wydarzył. Bardzo dziękuję. Panie Marcinie, jedno pytanie. Mogę od czytelników ku prawdzie. Marcinie, jaka jest twoja prawda o Marcinie Mellerze? O Jezu, nie wiem. Nie wiem. Czyli obejrzeć spotkanie. Tak, właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Marcinie.